Co Piotr Metz poleca na każdy dzień festiwalu? Taki typ Piotra Metza, jeden koncert. Ja mam zawsze z tym duży problem, dlatego że teoretycznie powinienem wszystkie swoje dzieci kochać tak samo. Oczywiście żartuję. Na szczęście wszyscy, mówię teraz o moich szefach z firmy Rockstar, promotora koncertu i ja, jesteśmy fanami muzyki, więc każdy ma swoich faworytów i wcale się tego nie wstydzimy ani nie ukrywamy. Z całą pewnością wydarzeniem jest przyjazd po raz pierwszy do Polski Pixies. Z całą pewnością Queens of the Stone Age mają pewien dług wdzięczności wobec polskiej publiczności, który na pewno dziś zostanie załatwiony. I ja się strasznie cieszę, bo rok temu nawet nie przypuszczaliśmy, że to w ogóle będzie możliwe, że ta jedyna pewnie trasa na 20 lat zespołu Outkast swój przystanek ma właśnie na Orange Warsaw Festival. To jeszcze zapomnieliśmy o drugim dniu. Drugi dzień to? Drugi dzień to tak naprawdę w bardzo dużej mierze artystka, która potrafi mały klub zamienić w stadion, a stadion w mały klub i pewnie tak będzie jutro, mająca w Polsce swoją niesamowitą publiczność. Umówmy się, jutrzejszy dzień należy do Florence and the Machine. Porozmawiamy też już na koniec o rozmachu tego festiwalu. Czy rzeczywiście totalny skok z poprzedniego roku? Rozmawialiśmy w tamtym roku, rzeczywiście to był wielki, wielki festiwal, dużo pracy też dziennikarzy. W tym roku po prostu nie ma gdzie się podziać, bo tu jest koncert, tu jest wywiad. Jak sobie radzicie w ogóle organizacyjnie? Czy rzeczywiście podołacie festiwalowi w całości? Ja mam nadzieję, że my jesteśmy bardzo mocno przygotowani do tego festiwalu. Dwie sceny to oczywiście znacznie więcej, miasteczko festiwalowe na dodatek i jeszcze parę innych rzeczy. Ale tak naprawdę po tym takim naturalnym rozwoju Orange Warsaw Festival z roku na rok, my zawsze trochę wyprzedzamy rzeczywistość, w związku z czym byliśmy przed rokiem już przygotowani na coś większego. Te plany były sprecyzowane przy poprzedniej edycji, więc niewiele nas tu zaskakuje, oprócz takich wypadków losowych jak huraganowy wiatr.